Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 33. niedziela zwykła, a ja weszłam na wysokości, na miejsce, gdzie dawniej wchodzili kaznodzieje, by głosić słowo. I patrzę sobie z góry na całą naszą świątynię i rzeczywiście można tutaj się poczuć z jednej strony dobrze słyszanym, no a z drugiej strony bardzo odpowiedzialnym, bo to słowo, które stąd płynie, no ma jakąś taką szczególną moc, tak mi się przynajmniej wydaje. No w każdym razie, zabierając miejsce kaznodziei, chcę odnieść się do fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. A ten fragment jest taki. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Mocne słowa, które zapraszają nas do nieustannej czujności, by być trzeźwym i oglądać, i analizować, i rozumieć to, co się wokół nas dzieje. Znaki czasu, bardzo różne i w każdych czasach dawane, żeby je dobrze zrozumieć, odczytać i zrealizować wolę Pana Boga. Święta Urszula tak nas zachęca. Nie wiem, czy ta godzina jest już blisko, czy jeszcze daleko, ale to wiem na pewno, że ona przyjdzie. Kiedy Ty, Jezu, przyjdziesz, Jezu mój i Panie, o Chryste, spotkać Ciebie, którego kocham nad wszystko, wszak to będzie godzina szczęścia. Święta Urszula nie straszy końcem, tylko zachęca do tego, by odczytywać to jako bycie z Nim na wieki. Godzina szczęścia. Dziś łączę się z Tobą w Komunii Świętej, gdzie mi się oddajesz pod zasłoną chleba. A gdy przyjdziesz do mnie w swej piękności i chwale, jakże słodkie i radości pełne będzie to spotkanie. Przyjdzie ta godzina i myśl o niej nie powinna dla mnie być straszna, ale pełna radości i ufności. Powinna mi być osłodą w trudnościach, w troskach życiowych. Wszystko to się skończy. Skończy się męcząca i ciężka praca. Skończą się gryzące, odbierające sen troski. Skończą się pokusy zatruwające życie, łzy, bóle, cierpienia, niechęć ludzka, zawody. To wszystko się skończy, gdy przyjdzie Pan w radości i szczęściu Bożym i zabierze mnie do chwały swojej, do przybytku wiecznej miłości. O, jak słodkie, Panie, będzie przyjście Twoje. Ale aby takie było, to dobrze by było się na nie przygotować i trwać z Nim w łączności. Przez Komunię Świętą, przez lekturę Słowa Bożego, przez modlitwę, przez czynienie dobra i otwartość na wszystko, co mi daje, czym mnie obdarza. No to szczęść Boże nam w tym oczekiwaniu, w czujności.